Cześć, siemanko, z tej strony Łukasz Zbikiwe. Witam Was w kolejnym filmie dotyczącym tematyki karpiowej na naszym kanale. To drugi odcinek z tej serii i pogadamy sobie o wędkach i o kołowrotkach, czyli o tym najgłupszym podstawowym sprzęcie, który potrzebujemy. Resztę zostawimy sobie znowu na późniejsze odcinki. A dzisiaj podzielimy sobie na dwie części. Wędki omówimy sobie oczywiście zależnie od tego, jakiego typu łowienie przewidujemy, czyli czy to gdzieś łowienie dystansowe, czy łowienie gdzieś na bliższym właśnie dystansie, dłuższe zasiadki, krótsze, tego typu rzeczy oraz kołowrotki. Podzielimy sobie na kołowrotki z wolnym biegiem, na kołowrotki bez wolnego biegu. Co, jak, dlaczego, wszystko dowiecie się dalej w filmie, także zostańcie ze mną, a ja zabieram się do gadania. Tak jak mówiłem, zaczynamy od wędek. Cóż mogę wam powiedzieć o wędkach? No wędki karpiowe generalnie zazwyczaj dzielimy gdzieś na wędki dłuższe, krótsze, o różnych krzywych ugięcia, ponieważ wędki karpiowe nie są opisane przede wszystkim gramaturą wyrzutu. Jest to krzywa ugięcia, czyli jakby ciężar opisany w LBS-ach, czyli w funtach, brytyjskich jednostkach wagi. Ciężar, pod którym ta wędka wygnie się mniej więcej do poziomu ugięcia, załóżmy tam 90 stopni, tak? W ten sposób to działa. Jest to ciężko przełożyć na gramaturę wyrzutu, ale postaram się wam to później przybliżyć przy konkretnych przykładach już. Nie mówię, nie mówić się o wędkach teleskopowych, bo zazwyczaj te wędki teleskopowe no, nie są gdzieś odstawione raczej na bok przez karpiarzy bardziej zaawansowanych. Oczywiście są takie modele produkowane przez firmy karpiowe, każda z największych marek nawet ma w swoim asortymencie wędki teleskopowe. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ich użyć. Jedynym dla mnie atrybutem jest oczywiście długość transportowa i składu, ale na tym jakby ich zalety w porównaniu moim zdaniem do wędek dwu-trzy składowych się kończą, ponieważ no, jest to już dodatkowa ilość sekcji, dodatkowa gdzieś zawsze możliwość jakiegoś uszkodzenia, zupełnie inna praca tych elementów, także no, wędki teleskopowe odkładamy sobie na bok. Nie negując wędek karpiowych, odkładamy je na bok, a wracamy sobie do wędek dłuższych składowych. I tutaj podział długości zaczyna się mniej więcej od wędek długości 7, no powiedzmy 8 stóp głównie, czyli gdzieś tam te 2-4, 2-7 metra w górę. Takie wędki najkrótsze, wielu was się złapie za głowę, ponieważ w Polsce są to wędki mało popularne. Są to wędki bardzo popularne gdzieś na rynkach zachodnich, szczególnie na rynku brytyjskim, który jest dla mnie osobiście taką kolebką gdzieś tych karpiowych zajawek. I te wędki służą do tak zwanego stalkingu, często nazywają się zresztą jako wędki stalker, czyli do takiego śledzenia tych karpi, obserwowania i polowania. Tak? No stalker już gdzieś nawet z filmu może skojarzyć, że jest to osoba, która gdzieś obserwuje, śledzi tak fanatycznie jakiś obiekt i tak samo jest z rybami, że idziemy z taką jedną wędką, są wędki do łowienia na takim dystansie, gdzieś często spod rzutu, bądź z delikatnego rzutu, gdzieś pod krzaki, pod konkretne miejsce, gdzie namierzymy wcześniej, obserwując często lornetką ryby stojące, spawiające się. Wtedy w ten sposób możemy się do nich zbliżyć, nęcąc garścią, bądź delikatnie z procy, bądź jakimś innym przyrządem i to jest takie właśnie szybkie gdzieś namierzanie i próbowanie gdzieś zapolowania nawet bym powiedział, bardziej na ryby niż z zasiadki typowo karpiowej, tak? Ponieważ mówimy przez jakiś czas w jednym miejscu, to miejsce często też gdzieś nawet zmieniamy, jeżeli nie dochodzi, że pędzanie do skutku, bądź po prostu wracamy do niego za jakiś czas, tak? Czy lepiej, że powiem, przy lepszych warunkach, to gdzieś pogodowych, czy atmosferycznych, czy whatever, cokolwiek innego. To są takie krótkie wędki, których na polskim rynku mało, aczkolwiek wydaje mi się, że warto o nich wspomnieć i warto was tym tematem zaciekawić, więc to kolejna gdzieś zajawka, kolejna furtka, którą możecie sobie w głowie otworzyć, jeżeli się znudzicie takimi typowymi zasiadkami karpiowymi, dwu-, trzydniowymi, czy tam całodniowymi, nawet chociażby kasając sobie gdzieś, załóżmy ten czas. Jest to fajna odskocznia i fajny temat, a jeżeli nie chcecie gdzieś się skupiać na innych metodach, tylko jednak zostać przy tym karpiowaniu. Także są wędki krótsze. Później już chodzimy na wędki, no załóżmy już te 3-metrowe i wzwyż aż do 3,90 najczęściej. To jest gdzieś ta główna i popularniejsza granica. Nie mówię, że nie ma nigdzie dłuższych wędek, ale 3,9 to jest raczej najbardziej taki użytkowy, najdłuższy rozmiar wędki. Trójka z kolei gdzieś najkrótsza, wybierana często dla młodszych wędkarzy, bądź właśnie też na bliższych dystansach gdzieś przy łowieniu tak zwanym bank fishing, czyli gdzieś margin fishing, czyli łowieniu właśnie gdzieś blisko brzegu, jeżeli te ryby gdzieś tam bliżej stacjonują, nie musimy gdzieś daleko rzucać, więc też nie potrzebujemy tej długości aż tak bardzo. Gdzieś, żeby wam pokazać różnicę w składzie, przede wszystkim później ma to długość przełożenia na długość transportową. To jest wędka gdzieś dwuskładowa, 3-metrowa, to jest wędka dwuskładowa, która po złożeniu z drugą sekcją ma 3-6 metra, tak? Jest to różnica na jednym składzie, do tego dochodzi taka sama różnica jeszcze na drugim składzie, więc długość transportowa no, jest już dużo dłuższa, tak? No o te 60 cm, 66 w zasadzie najczęściej jest już dłuższa ta wędka, więc w transporcie też ma to przełożenie. Oczywiście wędki też mają dwu lub trzy składy najczęściej karpiowe i to też jest kwestia tylko i wyłącznie już długości transportowej. Ja osobiście używam wędek dwuskładowych. Mam tą możliwość, że mogę sobie złożyć siedzenie w samochodzie i zawsze wolę to zrobić. Jest to dodatkowy skład mniej dla mnie, więc też ta trasa jest złożona tylko na dwa składy, nie na trzy. Znowu gdzieś dodatkowy element mniej do ewentualnej awarii, uszkodzenia, składania. Jest to też łatwiejsze w składaniu po prostu. Także to moim zdaniem dwa składy mają więcej plusów niż minusów, poza tą długością transportową. Oczywiście różnie mamy samochody, nie każdy sobie na to pozwolić. Wędki trzyskładowe też absolutnie są super. Także tutaj nie ma w ogóle dyskusji.
produkcji, tak? Później idąc dalej, no mamy wędki 3,30, 3,60, to już w zasadzie no, możemy się zastanawiać tylko i wyłącznie nad naszymi predyspozycjami i potrzebami, tak? No, osoby dorosłe raczej sugeruje te wędki gdzieś 3,60, jeżeli nie macie ograniczeń gdzieś tam, nie wiem, rzutowych, macie jakieś takie łowisko, gdzie ten rzut jest bardzo ograniczony, jeżeli chodzi o wysokość, nie wiem, do drzew, do czegokolwiek, bądź też znowu długość transportowa tu dodatkowa wchodzi w grę, bo znowu dodatkowe 30 cm, czyli po 15 cm w transporcie na każdej sekcji, jeżeli jest to dwuskład. No i to tyle, jeżeli chodzi tutaj o te 3,60, 3,9 z kolei to już są wędki do łowienia dystansowego, tak? 3,6 oczywiście też już, ale to nie są jeszcze te najdłuższe dystanse, jeżeli łowimy gdzieś na dystansach powyżej 100 metrów, tak? Jest to osiągane i te rzuty są możliwe. Oczywiście trzeba do tego gdzieś doświadczenia troszkę i nauki, ale jest to do zrobienia. Na spokojnie, jeżeli gdzieś te dystanse są bliżej 80, 100 góry metra, warto rozważyć wędki 3,9 długości. Wiele z nich jest w trzech składach, są oczywiście też w dwóch składach, ale no gdzieś już przy tej długości na ten trzy skład jest bardziej komfortowy. No i te wędki no już faktycznie są przeznaczone do takich no, mocnych zadań rzutowych przede wszystkim, tak? Są mocne naprężenia, każde 30 cm daje nam dodatkową jakby bajkę w przełożeniu, przy rzucie, także ten wyrzut też jest intensywniejszy i ten nasz zestaw leci dalej, tak? Oczywiście dystans nie zależy tylko od długości wędliska, ale też od jego mocy, o której zaraz sobie porozmawiamy, ale również od budowy samego zestawu, od naszej techniki rzutowej, czy od warunków rzutowych, tak? Od wiatru nawet tak naprawdę, to już nie są detale, ale no trzeba o tym pamiętać, tak? Że jakby sama długość wędki nie daje nam tego, że my osiągniemy od razu to 100 metrów, nagle przeskoczymy z 60 na 100 metrów, bo mamy 30 cm więcej. Do tego trzeba kilku jeszcze elementów dodatkowych, ale to już trafmy sobie na inny temat, tak? No i jeszcze zostając przy wędkach, tak już tą drugą część poruszając, to jest ta krzywa ugięcia. Krzywa ugięcia, czyli te magiczne LBS-y wypisane na wędkach, z których wiele osób początkujących nie ma zielonego pojęcia z czym, co, jak, do czego, a nie jest to nic skomplikowanego, tak jak mówiłem, jest to po prostu wędki są określane krzywą ugięcia. Najmniejsza gdzieś tam przy tych krótszych wędkach, szczególnie właśnie typu Stalker, to jest 2,5-2,75 LBS-a do 3 max, ale 3 LBS-y to już jest taka krzywa ugięcia gdzieś najpopularniejsza. Ja osobiście tego typu wędek w większości używam i idąc z góry jest później 3,25-3,5 LBS-a, to już są wędki rzutowe 3,5. Właśnie tego typu wędek szukamy do dalekich dystansów raczej. Oraz są jeszcze wędki 4,5-5 LBS-ów, ale to już są wędki typu marker rod, czyli do markerowania, do badania dna, szczególnie na rynku brytyjskim, w Polsce raczej rzadko się je stosuje. Oddzielnie do tego używa się raczej wędek pomp, czyli właśnie kolejnych, tych od 4,5 gdzieś tam w górę, krzywej ugięcia. Wędki typu z pomp są to wędki typowo do nęcenia. Zaznaczam, moim zdaniem osobiście tylko i wyłącznie do nęcenia. To wędki zbyt sztywne, by nimi łowić, więc raczej nie rozważajmy wędki do nęcenia i będziemy sobie na nie łowić, ponieważ będziemy mieli dużo spadów ryb, dużo mniej przyjemności z chodu i zupełnie kontrola, że powiem, ryby będzie kompletnie inna. Moim zdaniem nie ma to sensu. Wędki typu spomp są to wędki do rakiet zanętowych, do dużych worów, ale no przede wszystkim do rakiet właśnie typu pomp, od czego nazwa tych wędek też się z brytyjskiego wzięła, tak? Także no to jest tyle, jeżeli chodzi jakby o te podstawowe krzywe ugięcia i jak wtedy to się przekłada na ciężar wyrzutu, jeżeli mogę gdzieś plus minus to przybliżyć. W internecie no, są różne informacje, gdzieś tak no, z moich informacji też i ze środowiska gdzieś wyłapanych wcześniej i przez osoby projektujące wędki, używające wędek. No i więcej jest tak, że większość gdzieś się skłania ku temu. Ja też gdzieś bym szedł w tą stronę, że 3 funty załóżmy, mniej więcej 3 funty, to jest około mniej więcej 90 gram wyrzutu, powiedzmy sobie. Czyli pół funta jest to plus minus 120 gram wyrzutu już wtedy, tak? I gdzieś tego możemy się trzymać, jeżeli chodzi o te dwie najpopularniejsze krzywe ugięcia. Natomiast jedna na rzecz, pamiętajcie, blank. Każdy blank jest nieco inny, robi różnicę. Teraz, dlaczego Brytyjczycy na przykład nie opisują, jeszcze niedawno opisywali ciężary wyrzutu w wędziskach federowych bądź w wędziskach karpiowych? Ponieważ tam szkoła mówi, że i też się z tym znowu zgadzam, że każdy z nas może jest w stanie wyrzucić daną wędką inny zestaw, tak? Wszystko zależy od naszej ręki, od doświadczenia, że powiem, od umiejętności rzutowych, ale też od budowy blanku, tak? Jedna wędka przy 3 funtach będzie miękka bardziej, będzie bardziej spolegliwa. Inna przy 3 funtach będzie dużo sztywniejsza, tak? Będzie już bliżej nawet tej granicy 3,25. Także no, pamiętajmy o tym, kupując wędki. Warto sobie to sprawdzić, ale też nie ma co wpadać w paranoję właśnie tego ciężaru wyrzutowego. Na te 3 funty to już jest taka solidna krzywa ugięcia, która wystarczy nam w większości przypadków, szczególnie na łowiskach komercyjnych, które są teraz bardzo popularne, na których większość z was łowi. Naprawdę, jeżeli nie macie jakichś trudnych warunków, ciężkich zawad albo dalekich rzutów, to 3,5 funta no, nie jest potrzebą. Jeszcze jedna rzecz, wiem, że długo mówię, ale jest to bardzo istotne, przelotka startowa. Przelotka startowa, czyli ta pierwsza przelotka w dolniku, w wędkach 3 funtowych już powoli wchodzi ta przelotka 50 mm, ale nadal wiele z nich jest opartych o 40, tak? Czyli 40 mm to jest takie moim zdaniem minimum, jeżeli chodzi o rzuty, nie dalsze. Natomiast w wędkach 3,5 funta ta przelotka, pokażę wam to tutaj na przykładzie tej wędki, jest już
wędką jest to przelotka już 50 mm, tak? To daje nam dużo lepszy dystans rzutowy. Ta praca żyłki, ta żyłka nie jest tak hamowana przez tą przelotkę podczas rzutu i o to chodzi z tą magiczną też 50 w doniku, na którą wielu ludzi w internecie się skupia. Do tego to jest i po to jest ten detal istotny. To jest to, czy ja już o wszystkim powiedziałem? Chyba plus minus tak, chociaż na pewno o czymś zapomniałem jeszcze. No wędki zaczynają się karpiowe od 100 coś złotych, tak? Różnych marek, no nie będę tutaj reklamował żadnej marki, bo nie o to chodzi, ale gdzieś najpopularniejszy z tych tańszych to gdzieś Mikado, chociażby Intocarpie, jakieś Jacksony. Później idziemy gdzieś w bardzo fajną serię Prologica, którą mam tutaj właśnie gdzieś pod ręką. Jest to jedna z popularniejszych wędek w C-Series. Bardzo fajne wędki za fajne pieniądze, już za ponad 200 zł naprawdę można się uzbroić w fajne wędzisko. No i później idziemy wędki typu Daiwa, Shimano, tak? Foxy, Anakondy, wędki nasza, ESP. No rynek jest bogaty i mógłbym tutaj wymieniać wędki z każdej marki, ale też nie o to w tym filmie chodzi. Konkretne wędki pokażę, jak do mnie przyjdziecie i wtedy sobie pogadamy o konkretnych modelach. A teraz myślę, możemy przejść powoli do kołowrotków, także zmieniamy miejscówkę i lecimy w drugą część sklepu. Dobra, jesteśmy przy kołowrotkach. Teraz zresztą z tyłu widać. Jeżeli chodzi o kołowrotki karpiowe, dzielimy je dziś na dwa rodzaje. Na kołowrotki z wolnym biegiem i kołowrotki bez wolnego biegu. I kołowrotki z wolnym biegiem mają tyle samo zwolenników, co przeciwników i odwrotnie. To chodzi tu tak samo do dyskusji, do wręcz powiedziałbym czasami nawet do kłótni generalnie za i przeciw. Gorący temat, niczym polityka prawie, że i dlaczego, co i jak. Już wam mówię, słuchajcie. Jeżeli chodzi o kołowrotki z wolnym biegiem. Przykładowo, tu mam Okume LS6K. Nie mówię tego po to, żeby reklamować wam kołowrotek, ale już sobie pokazuję to warto, żebyście wiedzieli, o czym mówię. Fajny młynek, fajna prasa itp., ale wolny bieg. Czym on jest? W każdym kołowrotku szanującym się i w większości takich najlepszych kołowrotków, hamulec jest na szpuli. Dlaczego na szpuli nie na dole? Ponieważ hamulec na szpuli zawsze, w każdym kołowrotku spinningowym, spławikowym, federowym, karpiowym, w każdym będzie bardziej precyzyjny, będzie mocniejszy i będzie mniej awaryjny. Nie jest dodatkowy gdzieś tam rozbudowany mechanizm na dole, przy typu kołowrotkach najczęściej tam starszych spławikowych i najczęściej kołowrotki gdzieś droższe, lepsze już tego nie mają. Wszyscy gdzieś idą w stronę hamulca na szpuli. I tak samo jest tutaj, tak? Hamulec mamy na szpuli. Tu sobie dokręcając, ta szpula już nam się zaciska, tak? Rozumiem sobie, podczas walki ryba może nam tą żyłkę zabierać, uciekać, męczymy ją, tak? Dokręcamy sobie hamulec, zwijamy, podbijamy, pompujemy i rybka cyk jest w dłoniach. I do tego jest hamulec i musimy go używać. Wbijcie to sobie wszyscy do głowy, którzy słuchacie, mówiąc tak po koleżeńsku brutalnie, że hamulec tego, żeby go używać. To nie jest coś, co ma być skręcone na beton i nam trzymać rybę, bo w ten sposób nie wyhodujemy nigdy jakiejś dużej ryby, a wszystko co wychodzi będzie fuksem naprawdę bardziej niż naszą umiejętnością łowienia. Hamulec do tego, żeby go używać, ustawcie go sobie zazwyczaj, bo tak ustawiam, że jest na tyle skręcony, że jak chwycę żyłkę mocniej, żeby on mi zapracował, tak, żeby mógł go wyciągać i po zacięciu ryby automatycznie już dostosowuję go do siły ryby, ponieważ czujecie, tak, że ryba wam ciągnie wędkę mocno, że ta wędka już zapracuje bardzo mocno, luzujecie go po to, żeby go i on tą rybę spokojnie do karpia, a mula jeśli odtra cokolwiek tam macie na kiju, sobie zacząć holować, tak? To woli kwestii stempu, tak? Odnośnie hamulca i odnośnie tego, czym dalej będzie wolny bieg. Nasz wolny bieg powoduje nam to, że jak chcemy sobie odejść od wędki, a mamy hamulec ustawiony tak, jak wam mówiłem, tak? No to musimy siedzieć, tej wędki pilnować, tak? No ale okej, musimy iść za potrzebą fizjologiczną. Musimy iść coś zjeść, musimy iść się napić na zasiadkach karpiowych. Musimy stać z tyłkiem z tego fotela i się gdzieś ruszyć, tak? Się przejść, podejść do sąsiada, zobaczyć, co złowił i dlaczego, na jaką kulkę, tak? Albo pomóc mu, że powiem, podebrać rybę złośliwie bądź mniej złośliwie i tego typu rzeczy, także no fajnie jest od tego tej wędki odejść, tak? No ale skoro mamy tak hamulec i nie ma czasami on często w zasadzie nie ma przy wolnym biegu takiej precyzyjnej jakiejś regulacji szybkiej, no to wtedy zostaje nam tylko ta opcja. Teraz, co się dzieje, jak włączę wolny bieg? Włączam wolny bieg i teraz jeszcze raz wam pokazuję, tu skręcę go chwilowo na beton, tak? Hamulec jest skręcony, nie mogę wrócić korbką w ogóle. Włączam wolny bieg i korbka się obraca, tak? Czyli żyłka jest luźna. Tu jeszcze jest jakaś minimalna tego wolnego biegu regulacja. Teraz on chodzi sztywniej, czyli był akurat już na luz. Stawimy go sobie jeszcze raz na maksymalny luzik, żeby on chodził jak najluźniej. I on teraz chodzi, tak? Mamy branie, ryba jedzie, nas nie ma przy wędce, ryba jedzie, alarmy wyją, tak? Łukasz biegnie, łamie sobie nogi pod powędkę, zacina. No i co teraz? Nie zacina. Jak jest wolny bieg, nie zacina, tylko albo go przełącza, albo delikatnie podnosi wędkę i od razu już w momencie podnoszenia wędki wykonuje ruch korbką, tak? Żeby nam przy zacięciu tutaj, zresztą wolny bieg nam przed tym zapobiega, tak? Ale no nie chcemy niepotrzebnie wysunąć sobie żyłki, bo gdybyśmy mieli szpulę otwartą i zacięli, tak? Nie zamykając korbki, no to mamy pęk spontany, koniec generalnie. Przy wolnym biegu tego nie ma, na szczęście aż tak bardzo, zazwyczaj, ale gdzieś trzeba pamiętać o tym, żeby tą rybę, jak podnosimy wędkę, tak?
leży wędka pod kulką, bierzemy, podnosimy i w tym momencie ją sobie zacinamy ruchem korku, tak? Nie musimy pasem, pamiętać, że tego przełącznika robić, tylko już automatycznie gdzieś ten właśnie automatyzm, tak? Ręki w emocjach, w ekscytacji, jeżeli jest ryba, nam też zadziała i tutaj nie ma kłopotu. Więc no, to nam faktycznie gdzieś pomaga i rozumiem też zwolenników krótkozwolnego biegu, chociaż sam ich nie używam. Sam jestem w tej drugiej ekipie, ale nie jakby anty, tylko po prostu mam krótki bez wolnego biegu z szybkim hamulcem, o którym zaraz wam opowiem. Używam tego typu zestawu. Ma to dużo plusów, naprawdę jest to fajna opcja, wygodna, szczególnie na początku. Aczkolwiek to no, też warto pomyśleć o tych dwóch opcjach, bo jeżeli przyzwyczajmy się do jednej, to później można będzie ciężko przestawić na drugą, tak? To jest tylko kwestia i wyłącznie tego typu. Jeśli chodzi o krótek z wolnym biegiem. Wolny bieg też warto pamiętać, jeżeli mogę wam jakąś tam uwagę jeszcze dać, że jeżeli mamy tutaj ustawiony wolny bieg, to my nie miejmy właśnie szpuli głównej na beton, tak? No bo wyobraźmy sobie, że mamy rybę, ona sobie nam odjeżdża, tak? Ta ryba jedzie, my podbiegamy, zacinamy i nagle ta ryba dostaje szarpnięcie, tak? Czyli ona sobie płynie szybko, jest tak jakbyśmy ją ciągnęli gdzieś jadąc, nie wiem, mieliśmy jej przywiązaną linkę na rowerze dookoła, jedziemy, szybko pedałujemy i nagle linka się napręża na beton, na sztywno i nasz rzepę ściąga z roweru jakby. I tak samo my możemy ściągnąć haczyk, wypiąć, wyrwać po prostu brutalnie mówiąc pyska ryby, tak? Jeżeli ryba jest energiczna i robi nam daleki, szybki odjazd, to faktycznie jest to niebezpieczne dla ryby. To jest raz przede wszystkim, a dwa, no po prostu stracimy rybę. Więc pamiętajmy, że ten hamulec też był odpowiednio gdzieś tam poluzowany, tak? Jeżeli włączamy wolny bieg, żeby on nie był faktycznie gdzieś na sztywno skręcony, tylko żeby on nam przy tym zacięciu mógł zapracować i zamortyzować ten strzał, tak, z kołowrotka, który zafundujemy zacinając wędkę. I też nie zacinajmy zbyt mocno wędek karpiowych. Wędek karpiowych nie trzeba jakoś super mocno, nie wiadomo gdzieś jak zacinać najczęściej. W wielu przypadkach zależy nie od zestawu oczywiście, a czasami nawet wystarczy mocniejsze, gdzieś tam energiczniejsze podebranie po prostu wędki spod pulki i to już jest wystarczające w wielu przypadkach oczywiście, tak? Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o gabaryty, tak? No tutaj mam mniejszy kołowrotek gdzieś do wędek delikatniejszych, właśnie takich 3-metrowych, gdzieś krótszych. 2,75 funta, 3 funtówki oczywiście też na tym pociągu, nie ma problemu. Tu z kolei mamy już kołowrotek z kategorii betoniarka, czyli większy, to jest akurat, to jest Mikado Lentus, jeżeli dobrze widzę. Tak, to jest Mikado Lentus, bardzo fajny młynek, duża szpula, wolna oscylacja, tak? No przede wszystkim właśnie przy kołowrotkach karpiowych ważna jest jeszcze oprócz tego wolnego biegu i bez wolnego biegu szpula, ale do tego wrócimy na koniec, jak już sobie mówimy też tą drugą stronę, tak? Że takie kołowrotki no, mogą być duże, mogą być małe. No wiadomo, różni się przede wszystkim pojemnością, ilością wędki, ilością żyłki, którą chcemy nawinąć. No a to dostosowujemy też zależnie od łowiska, o którym mówimy. Jeżeli mówimy na komercjach, na małych gdzieś tam wodach, stawach, nie potrzebujemy gdzieś też takiej kobyły wielkiej. Aczkolwiek, jeżeli będziemy mówić na dużych zbiorniach, nawet komercyjnych, czy na jakichś, nie wiem, łowiskach prywatnych, dzikich, tak, bardziej gdzieś, czy PZW, no to ta szpula gdzieś przy dalekich dystansach przede wszystkim, albo przy wywózkach karpiowych, o których też sobie pomówimy gdzieś tam w dalszych filmach, to faktycznie gdzieś ma to faktycznie już znaczenie i warto rozważyć sobie tego typu kołowroty, szczególnie, że no gabaryt gabarytem, ale my tego nie trzymamy w ręku, tak, to nie jest kołowrotek, który my spinningujemy i rzucamy cały czas, tak, zwijamy cały czas gołem w nadgarstku i po chwili ten nadgarstek po prostu puchnie, boli, po roku, dwóch używania dostajemy zwyrodnienia, tak, stawów i to nie jest żart, takie rzeczy się zdarzają w wędkarstwie. Ten kołek leży na podpórkach, tak, oczywiście gdzieś no przy holu, jasne, on jest cięższy, ale jest to do przejścia i nie jest taki wielki minus. Druga strona medalu, druga strona opozycyjna, tutaj gdzieś, kołowrotki pokażę gdzieś na mniejszym modelu znowu, przykład kołowrotek od Mikado i tutaj mamy kołowrotek bez wolnego biegu, tak? Ten przełącznik to jest po prostu przełącznik przód, tył, przepraszam, stosowany w wielu kołowrotkach, ale już wiele osób się z tego wycofuje, wiele firm znaczy się. No bo ona oscylacja technicznie o kołowrotku tutaj chwilowo nie będę wam jeszcze mówił, skupimy się na tym hamulcu. Hamulec jest tutaj tylko i wyłącznie jeden, na szpuli. I teraz jak sobie zobaczycie, przekręciłem go o pół obrotu, tak? Pół obrotu, robimy 180 stopni. I co się dzieje? Robi się nam beton, tak? Tu już się robi luz. Teraz jeżeli go sobie poluzuję o 360 stopni, tu już mam wolny bieg. To jest tak zwany quick drag, czyli szybki hamulec. Odchodząc od wędki, luzuję sobie po prostu, tak samo jak, nie wiem, idę za potrzebą cokolwiek, przekręcam sobie, załóżmy, z tej pozycji na tą pozycję i on ma wolny bieg, tak? Słyszę branie. To jedną rzeczą, o której muszę pamiętać, to przed zacięciem, albo lepiej, zacinając, przytrzymać sobie szpulę, tak? Ręką. I od razu przestawiamy sobie hamulec, albo przed zacięciem, jeżeli chcemy, szybki ruch kolbką i za chwilę, jeżeli mamy ten wolny bieg, mamy już tutaj ustawione holowanie ryby
i jedziemy dalej, tak? Także to jest po prostu kwestia przestawienia się. Wiem, że wygląda dużo mniej wygodnie niż wolny bieg. Gdzieś no dań, który może się wydać paranoją, że po co ja tutaj kręcić, trzymać pudę coś, ale z kolei no, nie ma tego przeskoku, tak? Jeżeli chodzi o choroby przy zacięciu, nie ma tego wyrywania odjazdowego, dodatkowo jest to mniejszy mechanizmów, tak? Często karpiarze gdzieś już ci, którzy częściej łowią, tak? Są co tydzień na zasiadce, czy tam co 2-3 razy w tygodniu na noskach. Są kłopotów bardziej niezawodnych, a wolny bieg niestety jest to dodatkowy mechanizm kłopotku, tak? Dodatkowy mechanizm zawsze oznacza dodatkowe prawdopodobieństwo gdzieś tam awarii. Chcemy, żeby nasze kłopotki były jak najbardziej wytrzymałe, jak najbardziej praktyczne, jak najbardziej żywotne. I też gdzieś w tym kierunku można iść, sugerując się tą kwestią, tak? No hamulce, no, te quick idziemy różnie w różnych powrotkach i znowu wielkości są różne, do małych, krótkich, będę fajnym krótkim, tak samo tutaj mam, chociażby jest Omicron z Mivaldi, to hamulec jest ultra szybki, tak? Zobaczcie sobie, tu mam wolny bieg, robię sobie niecałe nawet pół obrotu i on już jest beton, tak? Ćwierć obrotu to już jest naprawdę hamulec ustawiony do holu, do wędek typu stalker, czy do jakiegoś bliższego łowienia. Są to świetne kołowrotki. Mówię o tego typu gabarytach, już nawet nie konkretnie o samym modelu, chociaż to też jest dla mnie jakiś tam ciekawy fenomen, jeżeli chodzi o te mniejsze kołowrotki stalkerowe. No i klasyka, gdzieś w tej półce takiej jeszcze nie idąc, bo nie pokazuję wam tu kołowrotków gdzieś z najwyższej półki, bo to nie o to w tym chodzi, ale jeżeli o tą taką już półkę lepszych kołowrotków, automatycznie muszę pokazać Okumę 8K, tak? Jest to legenda gdzieś już od kilku lat tutaj na rynku. Jej niepodważalny fenomen, jeżeli chodzi o sprzedaż, o użyteczność i faktycznie też o jakość, która idzie z tym kołowrotkiem, tak? Przy tych pieniążkach jest to kołowrotek za około plus minus tam 400 zł z groszami. Mniej więcej, zależnie od tego, jak to gdzieś tam go odmazł i dostał. Te ceny się zmieniały też, idąc dalej gdzieś od tego filmu, daty publikacji, to też musicie być tego świadomi. Kołowrotek ze szpulą typowo już rzutową, tak? Oczywiście już ma ten hamulec tak samo quick drag, tak? Tutaj sobie widzimy, więc to o czym mówiłem przed chwilą, ale szpula do rzutu i tutaj o tym sobie możemy chwilę się, na tym możemy się zatrzymać. Szukając szpuli do dalekich dystansów, do wędek typu, jak mówiłem, 3,9, 3,5 funta, 3,6, 3,5 funta. Fajnie, nie jest to mus, ale zawsze dodatkowy plus rzutowo ta szpula taka cylindryczna. Są to szpule, patrzę ją może jeszcze na kołowrotku innym, mniejszym. Tu też to fajnie widać na Anacondzie Walkerze, przykładowo to już z takich typowo małych wędek karpiowych. Szpula cylindryczna bądź. Tak samo tu mam jeszcze Anacondę też na płytsze, na płytki szpuli do krótszych dystansów, ale widzicie sobie, że te szpule mają zupełnie inny kształt. Nie załóżmy szpula w tym dużym kołowrotku, tak? Porównamy sobie te szpule, ta szpula jest prosta, ta gdzieś tutaj ma ten kształt jednak zupełnie inny. Chodzi o schodzenie żyłki, tak? Schodzenie żyłki ze szpuli przy rzucie dużo łatwiejsze, dużo bardziej naturalne, no że powiem, działa to tylko na plus przy rzucie. Dodatkowo wolna oscylacja, zobaczcie ile ja ruchów kręcę, wolny posłuch szpuli, o to mi chodzi konkretnie, przejęzyczając się, ten nawój jest dokładny, jest precyzyjny, zobaczcie ile ja muszę się nakręcić, żeby ta szpula poszła w górę i na dół, tak? O bebechach nie będziemy tutaj gdzieś mówić, kołowrotków, tak, gdzieś przełożenia nie są w karpiarstwie aż tak istotnymi kwestiami, też bym się na tym aż tak bardzo, szczególnie jak zaczynacie swoją przygodę, nie skupiał tradycyjnie gdzieś tam 5-0 do 1, 4-7, tak, gdzieś w tych granicach 5-3 to jest już tam gdzieś takie gdzieś maksymalne, raczej szybki przełożenie tutaj w karpiarstwie nie ma w większości przypadków. Klipsy, fajnie jak są dwa klipsy, bo daje nam to możliwość nęcenia na dwóch dystansach, przerzucania się z dystansami, aczkolwiek no, z praktyki raczej tego się w karpiarstwie nie robi, gdzieś te zestawy dłużej leżą. To jest dodatkowa opcja, ale to nie jest wymóg, fajnie jak te klipsy były okrągłe, to jest jedynie ważne. No i rękojeść w kołowrotku, tak? Rękojeść w kołowrotku, jeżeli już mówimy o tym, co w kołowrotkach karpiowych jest ważne, to na pewno właśnie uchwyt. Ten uchwyt musi być solidny, tak? Ja osobiście lubię drewniane rączki, mam podobno w swoich kołowrotkach, akurat używam ESP kołowrotków, ale dość podobny gabarytowo i te rączki są właśnie podobne do tego. Ergonomiczne, mocne, fajnie się chwytają. Są też rączki oczywiście gumowe w różnych kształtach, tak? Tutaj nawet z takimi ergonomicznymi wcięciami pod palce. Ale to już jest wszystko kwestia gustu, waszych przyzwyczajeń i waszych upodobań. To już jakby nie rzutuje nam na jakość kołowrotka, tak? No, przy wyborze kołowrotka, czy możemy się sugerować? No wiadomo, no gdzieś cena, za ceną na pewno idą jakieś tam argumenty, tak? Kołowrotki karpiowe zaczynają się też gdzieś od, powiedziałbym od 200, tak? No, nic nie przeszkodzi, żebyśmy sobie użyli kołowrotka za 106 zł, tak? I też możemy nie mówić karpie. Nie wykluczam tego, nie popadamy w paranoję. Zaczynamy przygodę z karpiarstwem. Kołowrotek za stówkę z groszami, no to jest tam z 100 do 150, no to już trzeba wydać faktycznie za kołowrotek karpiowy, który nam chociaż na jakiś czas wystarczy, na kilka zasiadek w ciągu roku. Ale jeżeli planujemy gdzieś zostać dłużej w karpiarstwie, to wkręcić, to nawet poczekajmy troszkę dłużej i wydajemy te ponad 200 chociaż już na kołowrotek. Tutaj chociażby przykładowo, no tam w granicach 200
80-90 mamy już właśnie chociażby tego omikrona mniejszego, czy tutaj mam kołowrotek betoniara, wielki, ogromny kołowrotek za 280 też mniej więcej złotych, tam już nie wchodzę w detale. No to jest ta półka kołowrotków gdzieś tańszych, a solidnych. Później już dokładając sobie troszkę więcej, tak, kołowrotki 300-400 zł, to już są faktycznie gdzieś tam takie porządniejsze kołowrotki karpiowe, fajne, które myślę powinny nam w większości przypadków, zależnie oczywiście od modelu, długo wystarczyć. No i mamy też półkę kołowrotków oczywiście w górę, tak, gdzieś idącą, no to tak we wszystkim, tak, ta granica gdzieś nawet się nie kończy, nie powiedział, jest wiele kołowrotków, wielu karpiarzy, którzy mówią latami, gdzieś przerzucają się na mimo wszystko po latach na te kołowrotki z półki tam 1000 zł w tych okolicach, tak, więc no coś tam za tym idzie, tak, waga tych kołowrotków, praca, trwałość, nawoje, tak, dokładność, precyzyjność, tego typu rzeczy, to wszystko później gdzieś w praktyce nam wychodzi i my też ucząc się łowić, uczymy się tego, co nam przeszkadza, tak, co nam przeszkadza, czego potrzebujemy, poznajemy swoje potrzeby, uznajemy, co nam jest niepotrzebne, za co warto nam przyjdzie zapłacić, za co nam nie przyjdzie, nie będzie sensu płacić, więc po to też jest ten czas, który musimy spędzać na rybach. Także po prostu kupmy sobie sprzęt i zaczniemy łowić z praktyką, będziecie wiedzieć coraz więcej i sami będziecie też poznawać swoje potrzeby, bo ja wam mogę powiedzieć o tym, co ja wiem z doświadczenia po wielu latach w branży, ale to jest jedno, a wasze odczucia prywatne to jest druga sprawa i to w każdej kwestii tak działa. Także myślę, że na tym warto gdzieś sobie przystanąć. Pamiętajcie zawsze, jak idziecie kupić kołowrotek, możecie sobie poczytać dużo w internecie, możecie pogadać przede wszystkim najlepiej, poznać zawsze z karpiarzami, gdzie bardziej doświadczeni, jeżeli macie oczywiście taką możliwość, jeżeli nie, jest internet, jest dużo gdzieś tam miejsc, szczególnie też na naszym, chociażby właśnie kanale YouTube, jak te filmy, poradniki, a najlepiej przyjść, pogadać, chętnie pomożemy, możecie też zadzwonić, nie ma problemu, zawsze doradzimy i staramy się rozwiać wasze wątpliwości i nakierować gdzieś w jakimś stosownym kierunku, absolutnie tu nie naciągając, dopasowując się do waszych potrzeb i do waszych oczekiwań, także no to jest też istotne, tak? Sami musimy gdzieś sobie gdzieś jakieś tam granice nakładać i stwierdzić, co chcemy i za ile. Także to tak odnośnie, jeżeli chodzi o te pytania, odnośnie gdzieś ile muszę wydać, bo jest to gdzieś często najpopularniejsze, tak? Pytanie dla osób zaczynających przygodę z karpiarstwem, nie musicie wydać dużo, od was zależy, tak jak mówiłem w poprzednim filmie zresztą. Także tyle o kołowrotkach, tyle w ogóle w tym filmie ode mnie. Dużo się nagadaliśmy, film mam nadzieję was nie znudził. Chciałem się tutaj przejrzyście, ale też przy tak długich wątkach czasami no, gdzieś też mój rozjazd mindsetu tak zwany zaczyna się budzić i ta percepcja, żeby to gdzieś przejrzyście wam ubrać, no może się rozjechać. Mam nadzieję, że było ok i że trochę wyciągniecie z tego filmu. Dajcie znać, czy się podobało, czy nie. I znowu, komentarze są do waszej dyspozycji. Macie pytania, piszcie. Teraz już z kolejnymi filmami wchodzimy w tematy, gdzie gdzieś te pytania będą coraz bardziej brane pod uwagę i będziemy mogli się nimi gdzieś sugerować i też odpowiadać na nie. Postaram się na gdzieś od kolejnych filmów może sobie nawet wybrać gdzieś bardziej pasujące pytania do wątków i na nie powiedzieć, tak? W ten sposób, tak to zrobimy i możemy na to się umówić. Także dzięki za uwagę, dzięki za wasz czas, którego zabrałem dzisiaj dużo i do zobaczenia. Trzymajcie się, połamania kija, ale oczywiście na rybie.